Paula Michalik i Andrzej Kocjan. Prezydent Polski w Nowym Jorku. Po co ta wizyta w USA i Kanadzie? O tym na początek. Instytut Psychiatrii w Warszawie likwiduje chwalony przez pacjentów oddział. Dlaczego? Zapytamy minister zdrowia. Izabela Leszczyna jest gościem Radia Z. 8. Prezydent Andrzej Duda zaczyna właśnie wizytę w Stanach Zjednoczonych. W planach ma spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ i niewykluczone, że z Donaldem Trumpem. Jutro polski prezydent leci do Kanady. Z nami reporter Radia Z Daniel Wrzos. Po co właściwie ta wizyta? No, to taka pożegnalna wizyta prezydenta w Stanach. W harmonogramie jest m.in. roboczy lunch z sekretarzem generalnym ONZ. Z kolei w Kanadzie prezydent spotka się z premierem Trudeau i odwiedzą razem jedną z największych kanadyjskich baz wojskowych. W czasie roboczej wizyty zaplanowano też rozmowy z branżą wodorową, ponieważ Polska jest jednym z liderów w produkcji wodoru w Europie. Z kolei ewentualne spotkanie z Trumpem będzie nieformalne. Może do niego dojść na Manhattanie w budynku Trumpa. W Ameryce Północnej prezydent Andrzej Duda spędzi prawie tydzień. To ważne dla naszych portfeli. Jest rządowy projekt o bonie energetycznym i maksymalnej cenie za energię dla gospodarstw domowych w drugiej połowie roku. Bo do końca czerwca ceny prądu są zamrożone. Od lipca zapłacimy o kilkadziesiąt złotych miesięcznie więcej w zależności od taryfy. Maksymalnie 500 zł za megawattogodzinę. Teraz to ponad 400 zł. Dla gospodarstw o najniższych dochodach będzie bon energetyczny. Choć pacjenci protestują, dyrekcja szpitala zamyka oddział psychiatryczny cieszący się znakomitą opinią. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zamierza zlikwidować oddział dzienny na Mokotowie i przenieść pacjentów do głównej siedziby instytutu w Wilanowie. Powód? Szukanie oszczędności. Długi instytutu zaciągnięte również w parabankach przekraczają 110 milionów złotych. Dlaczego pacjenci protestują? O tym reporter Radia Z Michał Makowski. Pacjenci oddziału na przykład z zaburzeniami lękowymi przychodzą na kilka godzin dziennie do budynku dawnego przedszkola otoczonego pięknym parkiem. Pomocy trzeba udzielać w mieście, a nie w szpitalu na odludziu, mówi Radiu Z dr Joanna Krzyżanowska-Zbudzka z Fundacji F. Szpital psychiatryczny to się kojarzy z kratami, z osobami bardzo chorymi psychicznie, a tu widzą ci mieszkańcy, że chodzą pacjenci i wyglądają tak samo jak wszyscy inni ludzie. Część pacjentów deklaruje, że jeśli oddział zostanie przeniesiony, to będą zmuszeni do przerwania leczenia. Warszawa, Michał Makowski, Radio Z. Fundacja zamierza pikietować w obronie oddziału pojutrze przed Ministerstwem Zdrowia. A jego szefowa gości dziś w Radiu Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski. Dzień dobry. No właśnie gościem Radia Z jest pani Izabela Leszczyna, minister zdrowia, wiceprzewodnicząca koalicji Platformy Obywatelskiej. Platformy. Posłanka Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie pani minister. Dzień dobry. Krótka piłka na początek. Pani minister, czy rząd Donalda Tuska jest w stanie skrócić kolejki do lekarzy? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Każdy z Państwa może wyrazić swoje zdanie również na ten temat. Zapraszam na radioz.pl. A kiedy się zmniejszą kolejki do lekarzy? To jest oczywiście proces i chcę go przeprowadzić tak naprawdę w dwóch etapach. Jeden jest taki, nazwijmy go średniookresowy. To jest oczywiście wprowadzenie e-rejestracji, na którą wszyscy czekamy, czyli centralnej rejestracji do specjalistów, która będzie efektywnie działać. Co to znaczy efektywnie? W jaki sposób? Problemy, które mamy, bo przypomnijmy, no, moi poprzednicy przez 8 lat nie wprowadzili tej e-rejestracji, choć chwalili się cyfryzacją w ochronie zdrowia, ale ona naprawdę polegała tylko na dokończeniu projektów Platformy Obywatelskiej typu e-recepta i e-zwolnienie. I e-receptę właśnie przyspieszyła pandemia. I dobrze, ale ona oczywiście ma swoje mankamenty, bo jak pan zacznie w jednej aptece kupować lekarstwo, to jak panu braknie tam lekarstwa, to pan już w drugiej aptece tego nie zrobi. Też to zmieniam. Z e-rejestracją problemy, które musimy pokonać w Centrum E-Zdrowia, polegają na tym, że mamy całą grupę pacjentów, którzy mogą wejść bez kolejki. To są mundurowi, to są osoby z niepełnosprawnościami, to są kombatanci. I w momencie, kiedy mamy tę kolejkę i jak sobie to wyobrażamy, dostaje pan SMS-a, zapraszamy za tydzień, wtedy i wtedy do lekarza na tą i na tą godzinę. Dzień wcześniej dostaje pan jeszcze raz przypominającego SMS-a i musi pan odpowiedzieć, czy pan będzie, czy pan nie będzie. Jeśli nie będzie odpowiedzi, to przepada wizyta?
to wizyta przepada i tak naprawdę powinien pan spaść na koniec kolejki, bo nie wyobrażam sobie karania za to, ale no jakiś, no, no musimy konsekwencje zastosować, muszą być, tak? Dokładnie tak, ponieważ inaczej sobie z tym nie poradzimy. Znaczy, to będzie oczywiście duża akcja edukacyjna, taka uświadamiająca. A co ze starszymi pacjentami, nie odwołać, którzy nie korzystają to z internetu? Może stracić zdrowie, ja a rozumiem. Nawet życie. Co z tymi starszymi pacjentami? To będą infolinie i to musi być kontakt telefoniczny. Czy pani może zadeklarować tutaj w tym studiu, że te krótsze kolejki będą, nie wiem, za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata? Panie redaktorze, na pewno przed końcem kadencji zobaczymy bardzo duży progres w tym zakresie, ponieważ powiedziałam, to jest cel ten średniookresowy i chciałabym tą e-rejestrację zacząć systematycznie wprowadzać od połowy tego roku, ale uwaga, najważniejsze jest odwrócenie piramidy świadczeń. Co więcej pacjentów, więcej nas musi korzystać z pomocy podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej, specjalistycznej, mniej ze szpitali, wtedy uwolnimy tych lekarzy ze szpitali z ich dyżurowania, żeby mogli się nami Ale zajmować. Ale o ile zostaną skrócone te kolejki do lekarzy? Bo to na razie to są ogólniki, pani minister. Znaczy, no bo panie redaktorze, co mam panu powiedzieć? Z pół roku do dwóch no tak, miesięcy? Tak. Kolejki są bardzo różne. Jedno jest pewne, w czasie rządów PiS-u one kilkakrotnie wzrosły, koniec i kropka. Pani minister, i teraz będzie proces odwrotny, będą się skracały. Kiedy do szkół wrócą dentyści? W 100 konkretach na 100 dni jest napisane. Przywrócimy opiekę dentystyczną w szkołach podstawowych. Na razie zwiększyliśmy wycenę tych świadczeń i dentystom, pamiętajmy, że lekarze dentyści w Polsce są w gruncie rzeczy prywatnymi przedsiębiorcami. Zwiększyliśmy wycenę świadczeń, szczególnie stomatologii dziecięcej i jestem przekonana, że to będzie jakiś krok. Ale to brzmi trochę jak wycofanie się z obietnicy, pani minister. Nie wycofuje się, tylko trzeba to dobrze przygotować. No, naprawdę. To kiedy będą świat te gabinety PiS-u, stomatologiczne? Którym wprowadzało się jakąś ustawę, myśląc, że świat się zmieni, odszedł. Ale PiS już nie rządzi. Więc mówię, zanim wprowadzę odpowiednią ustawę lub rozporządzenie, muszę przygotować rzeczywistość, żeby zechciała ją przyjąć. A czy może pani zadeklarować, tak jak w przypadku tych kolejek, że do końca kadencji we wszystkich szkołach podstawowych będą gabinety stomatologiczne, będą dentyści? Nie sądzę, żeby nasz konkret brzmiał, że w każdej szkole gabinet dentystyczny. A dentyści, obecność godziny przyjęć. Opieka stomatologiczna dla dzieci tak, ale zrealizujemy ją nie w sposób taki gabinet dentystyczny w każdej szkole, bo to jest po prostu nierealne. Natomiast już od września będziemy chcieli przeprowadzać w szkołach przeglądy uzębienia dzieci i informować rodziców, gdzie można się udać do dentysty i jakie mają problemy. Pani minister, dzisiaj mija chyba dzień na konsultacje, tak? Termin konsultacji dotyczących rozporządzenia w sprawie pigułki dzień po. Naczelna Rada Aptekarska i Naczelna Rada Lekarska nie zostawiły na tym rozporządzeniu suchej nitki. Czy pani wycofa się z tego rozporządzenia? W ogóle nie zgadzam się z tezą, jaką pan postawił. To nieprawda. Spotykałam się Czy słyszała pani wypowiedź pana prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, pana Łukasza Jankowskiego, pana doktora Jankowskiego? Panie redaktorze, od lat lekarze nie zgadzają się z tym, że farmaceuta to też zawód medyczny. Przez 5 lat farmaceuci uczą się dokładnie tego, jak dany lek wpływa na ludzki organizm. Jeśli pan prezes NIL-u nie zgadza się z tą tezą, no to nie będę z nim polemizować. Ja zacytuję, uważam, jeśli pani zgodnie pozwoli. Z prawem farmaceutycznym, tak. Zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, jest tak, że farmaceuta ma prawo do
opieki farmaceutycznej i do usługi farmaceutycznej. Ja wprowadzam tym rozporządzeniem zasadę, że usługa farmaceutyczna, czyli wywiad i wydanie leku w kontekście tabletki z octanem uliprystalu będzie finansowana w ramach pilotażu przez NFZ. Okej, to nie chodzi tylko tutaj o kwestię ambicji między lekarzami czy konkurencji między lekarzami a farmaceutami, bo dr Jankowski mówi o trochę o czymś innym. Mówi tak, wyobrażam sobie sytuację, w której 15-latka przyjdzie po pigułkę bez zgody rodzica, a później rodzic wywiedzie roszczenie, że zgody nie było, a udzielono świadczenia medycznego. Nie chcemy sytuacji, kiedy 15-latka zgłosi się do apteki, a farmaceuta zamiast rozmawiać z nią o lekarstwie, będzie rozmyślał, czy nie naraża się na roszczenia. To przecież absurd. To są słowa pana doktora Jankowskiego z Radia RMF. Nie wie, o czym mówi? Znaczy, no pan Jankowski ma prawo do swoich opinii, natomiast ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Wszystkie opinie prawne, jakie mamy, nie tylko Ministerstwa Zdrowia, ale także NFZ-u i przede wszystkim Rządowego Centrum Legislacyjnego mówią wyraźnie. Usługa farmaceutyczna nie jest świadczeniem zdrowotnym i w związku z tym nie podlega rygorom ustawy o prawach pacjenta, o Rzeczniku Praw Pacjenta. I niewymagana jest wtedy obecność rodzica. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno. Pan prezes wywołuje burzę w szklance wody. W Polsce wiek inicjacji seksualnej to jest mniej więcej 18 lat. Tę tabletkę wprowadzam przede wszystkim dla milionów kobiet dorosłych, które nie muszą iść do lekarza, tylko pójdą do apteki, dostaną tę tabletkę, ale ponieważ mamy prezydenta, który jest wrogiem kobiet, więc muszę iść ścieżką okrężną, to panie redaktorze, zamiast prostą. Podnieść wiek do lat 18. Nie, bo byłabym taką hipokrytką, jak są wszyscy politycy. A wie pani, co mówią lekarze? Lekarze mówią, że Ministerstwo Zdrowia, że pani konkretnie zachowuje się trochę tak, jak pan minister Niedzielski i próbuje pani obchodzić prawo. Tak jak on próbował obchodzić prawo, tak mówią lekarze w sprawie tego limitu recept dla lekarzy. Czy to nie jest obchodzenie prawa, nie, to rozporządzenie? No panie redaktorze, pan Niedzielski chciał utrudniać życie lekarzom, a ja chcę ułatwiać życie kobietom i taka jest różnica między Niedzielskim a mną. Ale jeszcze jedno zdanie na temat tej. Czyli to panie, rozporządzenie wyjdzie w terminie? Będzie od 1 maja, tak jak bez obiecałam. Bez żadnych radykalnych zmian? Bez żadnych radykalnych zmian. Będziemy tam chcieli dać absolutną ochronę prawną farmaceutom, którzy podpiszą umowę z NFZ-em. I jeszcze jedno. Dlaczego ci wszyscy, którzy podnoszą krzyk, nie martwią się tym, że dziewczyna 15, 16, 17-letnia może zajść w ciążę, czyli współżyje seksualnie, nie wiedzą o tym jej rodzice, nie zadbali o to, żeby miała podstawową edukację, żeby wiedziała, że jak, no, żeby wiedziała, skąd się biorą po prostu dzieci, natomiast martwią się tym, że zażyje pigułkę, żeby nie być w ciąży, nie żeby abortować ciążę, żeby nie być w ciąży. Pigułkę, która nie jest hormonalna i jest maksymalnie bezpieczna. Wypowiedzieli się na ten temat wszyscy profesorowie perinatologii, ginekologii, położnictwa, moi konsultanci krajowi. Pani minister, według wprost w ramach rekonstrukcji rządu może dojść do pani dymisji. To prawda? Nie. Nie spodziewa się pani dymisji? Nie spodziewam się dymisji, nie wybieram się do Parlamentu Europejskiego, ale decyzja zawsze jest w rękach pana premiera Tuska. I jeśli uznasz tak, to ja powiem... Oczywiście. Jeżeli poprosi panią o start do wyborach, tak? Nie. Jeśli powie, proszę odejść. Jestem umówiona z panem premierem, ja nie kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Krótka piłka, poproszę naprawdę o krótkie odpowiedzi. Niebawem trzeba zamknąć część porodówek, tak czy nie? Nie. Jeszcze w tym roku będą podwyżki dla pielęgniarek, tak czy nie? Dla wszystkich zawodów medycznych, tak. Sterylizacja dla kobiet powinna być legalna, tak czy nie? Nie, myślę, że mamy tak dużo innych metod antykoncepcji, mniej inwazyjnych, że ta chyba jest jakąś ostatecznością. I mamy odpowiedź na pierwsze pytanie. Czy rząd Donalda Tuska jest w stanie skrócić kolejki do lekarzy? Tak odpowiada 31% uczestników naszej sondy, a 69% w to nie wierzy. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z.
komentarz do tej sondy? Większość nie wierzy w państwa obietnice. To no, ja rozumiem, że ludzie po 8 latach rządów PiS nie wierzą, że w ochronie zdrowia może być lepiej, ale zapewniam, jak przypomnimy sobie, że kolejki w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, poprzednich rządów były naprawdę krótsze, to znaczy, że jednak umieliśmy lepiej zorganizować ten cały system. Pani minister, a wracając do tych pogłosek, co pani sobie myśli, jak pani czyta takie artykuły jak w Rzeczpospolitej na przykład, że właściwie w Sejmie ruszyły już nawet personalne przymiarki, kto może panią zastąpić? Przykro pani? Szczerze? Tak. Nie myślę, bo nie czytam. Nie czyta pani, nie słyszała pani o tym? Tak, moi współpracownicy przyszli zapytać, czy to prawda, że idę do Europarlamentu, i zdementowałam to. Panie redaktorze, w Ministerstwie Zdrowia pracuje się od 8 rano. Ja pracuję często do 21, a później jeszcze czasem w domu. Nie mam czasu czytać artykułów, a już szczególnie artykułów o mnie. Czytam to, co się dzieje. Oczywiście to co piszą o Ministerstwie Zdrowia, to czego oczekują pacjenci, czego oczekują lekarze i wszystkie inne grupy zawodowe medyczne. Nawet chyba już nie mam czasu czytać publicystyki politycznej, takiej stricte politycznej. Ale podobno premier się niecierpliwi i dopytuje panią w sprawie wprowadzenia zakazu handlu jednorazowymi e-papierosami. Nie, to nieprawda. Rozmawialiśmy z premierem rzeczywiście kilka tygodni temu. Dał mi zielone światło. Jutro spotykam się z panią prezes biura do spraw substancji chemicznych. Ustawę mam gotową, natomiast jesteśmy przed podjęciem decyzji. Bo ustawa to jest wielomiesięczny proces legislacyjny i notyfikowanie w Unii Europejskiej. Bo ci wszyscy, którzy mówią, dlaczego nie ma u nas tak jak w Belgii, która zakazała jednorazowych e-papierosów. No to ja chcę wszystkim państwu powiedzieć, że w Belgii jednorazowych e-papierosów nie będzie dopiero od 1 stycznia 2026 roku. To nie jest tak, że można to zrobić na pstryknięcie. Oczywiście Wielka Brytania to zrobiła. Wielka Brytania jest poza Unią Europejską i łatwiej jest jej przeprowadzić to. Ale dokończę tylko. Więc ustawa jest gotowa, będziemy ją procedować, ale chcę ustalić właśnie z panią prezes tego biura do spraw substancji chemicznych, czy możemy wprowadzić decyzję ogłoszoną w BIP-ie, że od dnia tego i tego wprowadzamy zakaz ze względu na szkodliwość tych substancji. Oczywiście musimy mieć konkretne badania, argumenty i wtedy dopiero Komisja Europejska też podejmuje decyzję, czy ten zakaz utrzymujemy na stałe, czy on będzie zakazem czasowym. Czyli tutaj musimy patrzeć na opinię Brukseli. No, jesteśmy w Unii Europejskiej, obowiązuje nas wspólnotowe prawo, to dotyczy przecież swobodnego przepływu towarów, obrotu handlowego. A pani minister, dobrze, bo w marcu pani zapowiadała, że ta ustawa będzie do końca kwietnia. Konkretnie, kiedy... Chyba powiedziałam przed wakacjami, że dobrze, chciałabym... Dobrze, to kiedy pani zdaniem jest szansa, żeby ten zakaz wszedł w życie? Powtórzę, jeśli zdecydujemy się na tę decyzję ogłoszoną przez prezesa Biura do Spraw Substancji Chemicznych, będziemy mogli to zrobić, tak jak mówiłam, przed wakacjami. Jeśli okaże się, że z jakichś powodów nie da się tego zrobić, bo nie będziemy łamać prawa, no to wtedy czeka nas dłuższy proces, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, we Francji, w Belgii, ale... Jak długi? To jest kwestia tak naprawdę przyszłego roku? No sądzę, że czy jeszcze znaczy, później? Najwcześniej jesienią tego roku razem z wdrożeniem dyrektywy tytoniowej, tam są określone zmiany dotyczące też papierosów elektronicznych, będę chciała procedować tę moją ustawę. Bo to już każdy miesiąc chyba jest ważne, dlatego że no jednak młodzi ludzie niestety uzależniają się poprzez kupowanie tych e-papierosów. Tak, i żeby temu też zapobiec, jeszcze przed wakacjami będę chciała, przygotowujemy taką akcję edukacyjną dla młodzieży, którą będziemy chcieli w maju i w czerwcu przeprowadzić w szkołach. A wracając do krótkiej piłki, czyli pani nie jest za tym postulatem pani koleżanki z rządu, pani Katarzyny Kotuli, żeby
sterylizacja dla kobiet była legalna? Znaczy ja nie chciałabym w każdym wywiadzie komentować słów mojej koleżanki Katarzyny Kotuli. Ona jest ministrą od równego traktowania, od równości. I ja rozumiem, że w Polsce, w której prawa kobiet naprawdę nie są przestrzegane od kilkudziesięciu właściwie lat, a w ostatnich latach po prostu są podeptane, to dzisiaj ta trochę pani ministra chce przechylić nas bardziej na lewo, wiedząc, że to trochę tak jest z takimi kwestiami. Wie pani, że pani koledzy inni z rządu, z koalicji uważają, że za bardzo przechyla się w jedną stronę, bo na przykład pan marszałek senior Marek Sawicki mówi tak, jeżeli pani minister Kotula chce, to może się wysterylizować. Nic znaczy, nie stoi na przeszkodzie. To nie jest karalne, samo okaleczenie nie jest karalne. A w ogóle pan marszałek uważa, że pani minister po tym ostatnim wpisie o aborcji farmakologicznej powinna być ukarana przez premiera. Ale ja akurat mam poglądy diametralnie inne od pana posła Sawickiego. Dokładnie to powiedziałam, ponieważ mieliśmy absolutnie przechylenie w prawo ultrakonserwatywne, zupełnie niedopuszczalne w Europie w XXI wieku, więc teraz proszę się nie dziwić, że następuje odchylenie w inną stronę. Tak, to inaczej zadam to pytanie. Czy pani zdaniem, biorąc pod uwagę zapaść demograficzną, dobrze jest, kiedy minister rządu w jakimś sensie mówi, promuje sterylizację? Nie, ale panie dyrektorze, w ogóle to są inne rzeczy. Pan myśli, że kobiety będą rodziły, bo mówi pan o zapaści, kobiety będą rodziły dzieci wtedy, kiedy wejdą w życie rozporządzenia, które ja przygotowuję, będą rodziły więcej dzieci. Po pierwsze, mówimy o tym, o znieczuleniu okołoporodowym, o całym pakiecie okołoporodowym, o szerokich badaniach prenatalnych. Dziewczyny nie będą bały się zachodzić w ciążę. Dzisiaj w Polsce boją się zachodzić w ciążę. Myśli pani, że ten progres będzie zauważalny w ciągu jakiego czasu? Mam nadzieję, że tak. Ja nie jestem naiwna, ale naprawdę mamy dzisiaj sytuację taką, że młode kobiety mówią, nie zajdę w ciążę w tym kraju, w którym jeśli się okaże, że mój płód ma wagi letalne, to w związku z jakąś szaleństwem jednego lidera partii, która na szczęście dzisiaj jest w opozycji, będę musiała rodzić takie dziecko i patrzeć, jak ono w mękach umiera. Znaczy, żyjemy naprawdę PiS wprowadził nas w stan jakiegoś totalnego szaleństwa i musimy zdecydowanymi krokami, ale zgodnie z prawem, z tego szaleństwa po prostu wychodzić. I robię cały pakiet rozwiązań legislacyjnych, który ma zachęcić kobiety do tego, żeby rodziły, ale możemy kobiety zachęcać, a nie zmuszać. To jest in vitro, to są badania prenatalne, to jest ten pakiet okołoporodowy, to jest cały projekt Świadoma, Bezpieczna Ja. Kobieta musi chcieć urodzić dziecko, pan, nie zmusi jej ani pan Sawicki, ani pan marszałek inny. Sawicki to jest, rozumiem, ultrakonserwatysta. No zdecydowanie, jeśli chodzi o prawa kobiet, tak. Zaczynamy serię pytań od naszych słuchaczy. Pan Paweł, czemu Platforma ma plan B w sprawie łamania woli rodziców, jak wychowywać dzieci, w nawiasie, czyli w sprawie pigułki dzień po, a nie ma planu B, żeby paliwo było tańsze, zgodnie z zapowiedzią Donalda Tuska? To nie jest plan B w zakresie wychowywania dzieci, to jest pomoc rodzicom, którym z wychowaniem nie wyszło. Bo jeśli 16-latka jest w niechcianej ciąży, a tylko wtedy się zgłosi po tabletkę, no to znaczy, że rodzicom z procesem wychowawczym nie wyszło i szkole pod rządami PiS-u nie wyszło, z edukacją zdrowotną, w tym seksualną. Bo nie jest problemem tabletka. Problemem jest to, że 16-latka może być w ciąży. To jest, panie redaktorze, problem. Ale ja czytałem takie opinie rodziców, którzy się na przykład niepokoją też tym, że pigułka dzień po to jest taka otwarta furtka do przypadkowych kontaktów seksualnych dla nastolatek. Nie, zapewniam pana, że tak nie jest i są na to setki badań.
młodzi ludzie podejmują zdecydowanie później niż 15 lat decyzję o inicjacji seksualnej, ale jeśli ją podejmują, to naprawdę nie zastanawiają się nad tym, czy dostaną tabletkę, bo dzisiaj też ją w receptomacie, z którymi oczywiście też będziemy walczyć, kupią. Naprawdę chodzi... W jaki sposób będziecie walczyć z receptomatami? No, pracujemy nad tym, panie redaktorze. Dzisiaj. To ciekawe, jeszcze... panie minister. To znaczy, że one będą zakazane? Nie, ale no muszą być, znaczy, no receptomaty stały się pewną patologią, no choćby w takim zakresie, że może pan wpisać sobie jakiś tam PESEL, który pan, nie wiem, zauważy na dowodzie kolegi, koleżanki, czy jak jest pan niepełnoletni, mamy czy taty, i może pan kupić właściwie także tę tabletkę, o którą jest tutaj. Będzie jakieś rozporządzenie, jakaś ustawa w tej sprawie? Jak będziemy gotowi z projektem, przyjdę do pana redaktora opowiedzieć. Dobrze, pani minister, kolejne pytanie. Czy w planach koalicyjnego rządu jest spełnienie obietnicy trzeciej drogi, mówiącej, że jeżeli pacjent nie dostanie się do lekarza, specjalisty na NFZ, w ciągu 30 dni, to NFZ zwróci mu pieniądze za wizytę prywatną. Jeżeli tak, to kiedy to wejdzie w życie? Jestem z Platformy Obywatelskiej, a nie z trzeciej drogi. Słyszę tego to nie bardzo było, często od pani kolegów też. Panie redaktorze, tego nie było w naszej umowie koalicyjnej. I ja w ogóle jestem przeciwna temu pomysłowi, bo jako minister zdrowia będę wspierała z całych sił publiczny system ochrony zdrowia, a nie prywatny. Prywatny sobie radzi i czasami niestety wykorzystuje też to, że nie mamy w Polsce, tak jak na przykład w Niemczech, zasady, że lekarz pracuje albo w systemie publicznym, albo w systemie prywatnym. Mamy za mało lekarzy u nas, to jest na razie nierealne, ale myślę, że za ileś lat, jak będziemy mieli tylu lekarzy, ilu powinniśmy mieć na 1000 obywateli, to pewnie taki system będzie możliwy. I uwaga, ja nie jestem przeciwko prywatnej ochronie zdrowia. Oni robią też dużo fajnych, pożytecznych rzeczy. Ale no, zadaniem ministra zdrowia jest wspieranie publicznego systemu. Ma być jak najlepszy, jak najbardziej dofinansowany. Czyli w tej sprawie jest jak najwyższą jakość. Weto szefowej resortu zdrowia. Trzecia drogo, zapomnijcie o tym postulacie, tak? Dopóki ja jestem ministrem zdrowia, na pewno. To taki postulat nie wejdzie w życie. Bardzo ważna, jasna deklaracja. Kolejne pytanie. W zeszłym roku w Polsce sprzedano 4,5 tony medycznej marihuany. Kiedy nastąpi prawdziwa legalizacja bądź dekryminalizacja? Bo w obecnej sytuacji mamy do czynienia z wykorzystywaniem dziurawych przepisów i de facto jest to legalna marihuana dla bogatych. Znaczy, to trochę nie jest jakby pytanie do mnie. No, jeśli jest przekroczenie prawa, to pewnie są organy do ścigania, ale jeśli mówimy o nadużywaniu, to ja przypomnę takie kwestie. Czasem dzieje się tak, słyszymy to w mediach, że jakiś lekarz musi zwracać pieniądze, bo w wyniku kontroli NFZ-u okazało się, że wydawał jakąś substancję, jakiś lek niezgodnie z przepisami, nie wiem, za dużo albo nie na takim poziomie refundacyjnym, na jakim powinien i tak dalej. No pewnie gdybyśmy, i oczywiście będę rozmawiała z prezesem NFZ-u i poproszę o takie kontrole, jeśli to jest nadużywane i jest nielegalnie ta medyczna marihuana wydawana, to oczywiście trzeba to skontrolować. Natomiast no, pytanie o legalizację marihuany, to jest pewnie pytanie bardziej do całego rządu. A pani, jakie jest zdanie w tej sprawie? Panie redaktorze, wiemy, co się wydarzyło w Niemczech. Tam zalegalizowano, ale pod różnymi rygorami. Pewnie pod takimi rygorami kiedyś będzie także tak w Polsce. Natomiast uważam, że przede wszystkim nasza młodzież nie jest na to gotowa, bo my nie prowadzimy edukacji zdrowotnej od wielu, wielu lat. Najpierw musimy bardziej wyedukować, uświadomić, no szczególnie nasze dzieci i młodych obywateli, żeby byli bezpieczni. To, czego pewnie się cały świat boi. Okay. Panie minister, kolejne pytanie. Czy lekarz pracujący w NFZ-cie ma obowiązek znajomości języka polskiego?
Znaczy rozumiem, lekarz, który pracuje na kontrakcie z NFZ-em, tak? Tak? Jest. Znaczy, Czy jest takie kryterium obligatoryjne? Obligatoryjnie musi uczestniczyć w kursie języka polskiego, nie ma obligatoryjnego egzaminu języka polskiego. A może powinien być? Ja rozmawiałam o tym z panem prezesem Jankowskim. Pytałam, czy to jest problem i czy zgłaszany jest taki problem do Naczelnej Izby Lekarskiej od pacjentów. Pan prezes najpierw mi powiedział, że to jest dosyć jednak marginalna sprawa i że takiego problemu nie ma. Później rozmawialiśmy i powiedział, że jednak taki problem jest i... Znaczy, Naczelna Izba prowadzi takie egzaminy. One tak jak mówię, one nie są obligatoryjne. Ale to są takie wewnętrzne egzaminy. Wewnętrzne. Może powinien być egzamin państwowy w tej sprawie. Wewnętrzne egzaminy dla lekarzy. W tej chwili tę sprawę, tak jak mówię, analizujemy, bo zwróciłam się do Nilu z takim zapytaniem, czy to jest problem. Kolejne pytanie. Zaproponowane zmiany w składce zdrowotnej mają zmniejszyć finansowanie ochrony zdrowia około 4-5 miliardów. Tymczasem od ręki znajduje się 21 miliardów na kredyt 0%, na którym skorzystają deweloperzy i banki. Co jest ważniejsze dla rządu? Pyta pan Jan. Zdrowie Polaków czy zyski deweloperów? Panie doktorze, to tak jakby pan zapytał się, czy myć ręce czy nogi. Trzeba myć i ręce i nogi. Obniżamy składkę zdrowotną. Jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić, nie ucierpi na tym system ochrony zdrowia. Z budżetu państwa ten ubytek składki będzie musiał być wyrównany. Ale wie pani, na pewno pani słyszała wypowiedź swojego zastępcy, pana ministra Koniecznego, który powiedział, że on sobie nie wyobraża, oczywiście to jest przedstawiciel Lewicy, żeby rząd wycofał się z wyższej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, bo to, co zrobił PiS, było słuszne, bo było likwidacją pewnego przywileju. To co pani o tym myśli? Dogadacie się w tej sprawie? Ministrem zdrowia jest Izabela Leszczyna, a nie Wojciech Konieczny. Aha, czyli powiedziała pani, że pana miejsce, panie ministrze, nie jest na fotelu szefa. Nie, to znaczy, ja rozumiem, że pan minister jest z Lewicy i reprezentuje tutaj stanowisko Lewicy, ale to... Na jakim poziomie będziecie się dogadywać w tej sprawie? Czy to będzie poziom liderów koalicji, czy to będzie tak naprawdę pani decyzja po konsultacji z kolegami z różnych innych ugrupowań? Na początku to musi być poziom liderów naszych ugrupowań, a później normalne konsultacje międzyresortowe. No ja przypomnę, że to była nasza obietnica wyborcza. Realizujemy tę obietnicę. Prowadziłam bardzo długie rozmowy z ministrem finansów i powtórzę jeszcze raz, nie będzie ubytku w finansowaniu systemu ochrony zdrowia z tego powodu. Kolejne pytanie. Rząd skupia się na tabletce dzień po dla nastolatków. Co jednak ze zdrowiem? Jaki plan ma Ministerstwo Zdrowia na walkę z otyłością? Może program siłownia w każdej szkole? Może zamiast aborcji warto promować ćwiczenia, pracę nad samym sobą? Wysiłek fizyczny poprawia także zdrowie psychiczne. No to znowu internauta postawił trochę wszystko na głowie. Kilka dni temu pani minister Barbara Nowacka, pan minister Sławomir Nitras i ja ogłosiliśmy powołanie zespołu, który dość szybko, bo do końca tego roku opracuje program, podstawę programową dla przedmiotu edukacja zdrowotna. Tam znajdą się wszystkie rzeczy, o których mówi internauta. Dziękuję za to pytanie. Tak, dokładnie to robimy. Co z planem dla chorób rzadkich, z programem dla chorób rzadkich, pyta Emisia. Plan dla chorób rzadkich, tak to się nazywa. To jest jedna z tych rzeczy, którą zastałam w Ministerstwie Zdrowia, która leżała odłogiem. To znaczy dużo się mówiło, nazywało się coś planem, ale takie podstawowe narzędzia, instrumenty, których oczekują organizacje pacjenckie i lekarze zajmujący się chorobami rzadkimi, leżały odłogiem. Pani minister Demkow jest odpowiedzialna za przygotowanie tego planu chorób rzadkich do połowy roku, bo to obiecałam 29 lutego w Dniu Chorób Rzadkich. Taką uchwałę przyjmie Rada Ministrów. Chodzi przede wszystkim o pewną platformę internetową z informacjami o rejestr chorób rzadkich i o działania, które spowodują, że
te osoby no, w bardzo trudnej sytuacji będą lepiej zaopiekowane, ale przypomnę, bardzo wiele leków refundowanych i programów lekowych dedykujemy osobom chorym właśnie na choroby rzadkie. Pani minister, jest 8.33. Czy mogę panią przytrzymać jeszcze parę minut? Pół minuty, bo praca czeka, panie redaktorze. To jeszcze dwa pytania. Czy planowane są w najbliższych miesiącach likwidacje placówek medycznych? Na pewno nie. Mówiłam wyraźnie. Nie chcę likwidować małych, powiatowych szpitali, które są często zadłużone. Chcemy zmienić zasady ich funkcjonowania. To znaczy szpital musi dawać pacjentom to, czego oni oczekują. Jeśli jest tam porodówka, w której rodzi się 150 dzieci, co jest już niebezpieczne dla rodzącej i dla dziecka, to będę namawiała takiego starostę, czyli organ założycielski, dyrektora szpitala, cały zespół, żebyśmy zastanowili się, czy nie zostawić oddziału ginekologicznego z opieką w czasie ciąży, przenieść tego porodu gdzieś, gdzie karetka zawiezie ciężarną 30-40 kilometrów dalej, a tu zrobić na przykład oddział opieki długoterminowej, której naprawdę potrzebujemy, okay, bo się starzejemy. Pani zdaniem w skali kraju, ilu placówek może dotyczyć ta zamiana, czy ta paralikwidacja, czyli rezygnujemy z oddziałów położniczych na przykład na rzecz oddziałów geriatrycznych? Panie redaktorze, nie odpowiem na to pytanie, bo niczego nie będę robiła siłą. Jesteśmy po wyborach samorządowych. Od maja rozpoczynamy rozmowy z dyrektorem regionalnego NFZ-u, ze starostami, z marszałkami. Dogadujemy się co do tego, jakich szpitali, jakich świadczeń zdrowotnych potrzebujemy na danym terenie, żebyśmy nie podkupowali sobie lekarzy, żebyśmy nie... żeby w szpitalach było dokładnie to, czego potrzebują ludzie. Diagnostyka, być może oddziały dzienne zamiast tych całodobowych. Naprawdę da się to ułożyć, ale przy dobrej woli wszystkich. Ostatnie pytanie. Reporter Radia Z informuje, że zadłużony na ponad 100 milionów Instytut Psychiatrii w Warszawie, nadzorowany przez pani resort, zamierza zamknąć swój oddział dzienny na Mokotowie i przenieść tych pacjentów do siedziby głównej przy ulicy Sobieskiego. Pacjenci zapowiadają, że jeśli to się stanie, oni nie będą przychodzić. Czy to już jest przesądzone? Znaczy, panie redaktorze, IPIN ma ogromne problemy finansowe i rozmawiałam z panią dyrektor kilka razy. Musimy zrestrukturyzować ten dług, ale warunkiem Banku Gospodarstwa Krajowego, który może udzielić pożyczki, jest oczywiście program naprawczy. Jak rozumiem, pani dyrektor podjęła decyzję o pewnej konsolidacji, ale uwaga, mam zapewnienie, że po pierwsze pacjenci, którzy w tej chwili leczą się w tym oddziale, absolutnie nie będą nigdzie przenoszeni. Oni swoją terapię tam zakończą. Tam nadal zostanie punkt taki punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, gdzie pacjenci będą mogli się zgłosić, otrzymać pomoc ambulatoryjną, w ciągu 72 godzin być zaopiekowanymi. Natomiast zapewniam, że oddział tam przy ulicy Sobieskiego będzie, znaczy pacjent dostanie tam wysoko specjalistyczne procedury terapeutyczne. Naprawdę zaopiekujemy się wszystkimi. Ja spotkam się z pracownikami, będę o tym z nimi rozmawiać. Bardzo dziękuję, pani minister. Bardzo dziękuję. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, która nie wybiera się do Parlamentu Europejskiego i jest i nadal chce być ministrem zdrowia. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dobrego. Nie żałuje pani tej decyzji? Dobrego. Nie żałuję. To jest fantastyczne ministerstwo, świetny resort, fantastyczni ludzie i naprawdę zrobimy wszystko, co się da, żeby ochrona zdrowia była w Polsce jak najlepsza. Niektórzy mówią, że to jest pole minowe i można wylecieć z hukiem. Omijamy miny. Bardzo dziękuję. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję państwu. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.